Dlaczego kandyduję na prezydenta? Po prostu z miłości do Bielska-Białej. Bielsko-Biała to moje miejsce na ziemi. Tu, w Białej, na Komorowickiej, jest kraina mojego dzieciństwa. W tym domu się urodziłem. Tam za rogiem była moja szkoła. Tu, w zakładach filcowych, pracował mój tata. A na tym rogu moja mama prowadziła kiosk ruchu. W kościele w Białej był chrzest, komunia, bierzmowanie. Na cmentarzu w Białej leżą wszyscy moi bliscy już od kilku pokoleń. Stąd wyruszyłem w świat. Moje liceum, Żeromski. Tu przeżyłem wspaniałe czasy młodości, ale i stan wojenny. Właśnie wtedy i właśnie tu zaczęła się moja przygoda z polityką. Wiele lat później doprowadziła mnie w pobliże, po drugiej stronie Krzywego Mostku, do ratusza, gdzie 4 razy bielszczanie wybierali mnie radnym. Skoro o polityce, w tym budynku przy Partyzantów 59 były biura Solidarności po czerwcowym zwycięstwie w 89 roku. Poznałem wtedy chyba najwspanialszych ludzi w swoim życiu, z wieloma przyjaźnię się do dziś. Tu się kiedyś działa historia, boli mnie, gdy teraz patrzę, jak pałacyk niszczeje. Ale mam i dobre uczucia w tym miejscu. Widzicie tam te ogromne drzewa? Miały być wycięte przy poszerzaniu drogi, a również dzięki mnie stoją do dziś. I z tych drzew jestem tak samo dumny, jak z tego, że byłem najmłodszym posłem Solidarności. Szczerze mówiąc, to wolałem ten stary stadion, z nim się wiązały wspaniałe chwile awansu do ekstraklasy. Byłem wtedy prezesem Podbeskidzia. Kolejny raz się przekonałem, że kluczem do sukcesu każdego szefa jest odpowiedni dobór ludzi i dobra współpraca z nimi. Wtedy dopiero można osiągnąć sukces. W pojedynkę to niemożliwe, w zespole nie ma rzeczy niemożliwych. Ilu ludzi mówiło mi wtedy, że czują się dumni z tego, że są bielszczanami? Teraz też chcę, by bielszczanie byli dumni ze swego miasta, bo ma ono olbrzymi, niewykorzystany w pełni potencjał. Chcę na nowo włączyć energię miasta. Otworzyć drzwi lokalnego samorządu dla nowych, młodszych ludzi. Ustawić partię w odpowiedniej odległości od koryta. I wtedy, za te parę lat, zostawić to młodszym. Pójść sobie w góry i popatrzeć z dumą na nowoczesne, tętniące życiem miasto. Nasze miasto. Bo tu się urodziłem, tu żyję, tu umrę i tu chcę zmartwychwstać. Tuż przed ważnymi wyborami samorządowymi gościmy dzisiaj w naszym studio bielszczanina, polityka, samorządowca, nauczyciela akademickiego, ekologa, posła na Sejm i senatora Janusza Okrzysika. Dzień dobry. Panie Januszu, w kampanii bardzo mocno wysuwa się w programie prezentowanym przez ugrupowanie czyste powietrze, źródła czystego powietrza, zdrowa żywność, bezpłatna komunikacja. Czy nie są to tylko hasła? Zacząć odpowiedź muszę od tego, że położenie nacisku na te sprawy w naszym programie, w naszej kampanii wynika z oczekiwań mieszkańców. Myśmy ponad rok temu zrobili takie solidne badania społeczne na reprezentatywnej grupie 850 mieszkańców miasta i tam wyraźnie było widać, że na plan pierwszy wśród mieszkańców wybijają się te sprawy związane z jakością życia, właśnie z czystym powietrzem, właśnie z jakością komunikacji miejskiej, z edukacją czy służbą zdrowia. Chyba już jest takie oczekiwanie wśród ludzi, że kończy się ten etap wielkich inwestycji betonowych i zacznie się to miasto kształtować trochę inaczej, teraz wypełniać w inny sposób, bardziej w stronę takiego miasta nowoczesnego, zielonego, przyjaznego mieszkańcom. No a głównym problemem, który ludzie podkreślali, i to szczególnie ludzie w tym wieku, w którym zwykle ma się i wychowuje dzieci, czyli to powiedzmy te 30 do 40 parę, główny problem to jednak było czyste powietrze. Tak? Bielsko-Biała jest bodaj na 15 miejscu listy najbardziej zanieczyszczonych miast w Unii Europejskiej. Jesteśmy na poziomie Żywca. To nie jest akurat tutaj chlubne porównanie, bo Żywiec należy do tych najbardziej zanieczyszczonych miast. Co więcej, znaleźliśmy się
jakichś dziwnych rozwiązań poza tym rządowym programem, który wspiera miasta w walce ze smogiem, bo miasta powyżej 100 tysięcy mieszkańców zostały z tego wykreślone. Także musimy tutaj bardzo mocno wziąć się sami do roboty i samorząd, myślę, ma bardzo duże pole do popisu. Choćby w takiej sprawie jak wymiana kotłów węglowych na nowocześniejsze źródła ogrzewania. Pojawiają się w tej chwili pieniądze na to. Myśmy zresztą też jako grupa obywateli złożyli taki projekt do budżetu obywatelskiego, który przyspiesza wymianę tych kotłów węglowych, bo gdyby to robić w takim tempie jak do tej pory, to wyliczyliśmy, że jeszcze 60 lat by to trwało, co oczywiście jest no, bez sensu. Tak? To znaczy, musimy ja tutaj wyjdę w słowo, dlatego że dla nas również taką żywotną sprawą jest ekologia i dużo czasu poświęciliśmy właśnie czy niekonwencjonalnym źródłom energii i właśnie wymianą kotłów. Są rozwiązania, w tej chwili już wdrażane, natomiast przy spotkaniu z mieszkańcami w poszczególnych gminach, no, ludzie, którzy wymienili kotły, są przerażeni ceną ekogroszku. Więc w tym momencie mówi, słuchajcie, ja dostałem dotację 7 tysięcy, natomiast wtedy, kiedy się decydowałem na to, ekogroszek był po 300 zł, w tej chwili jest prawie po 800. Tak, ma pan rację, przy czym w naszym programie nawet nie chodzi o to, żeby wymieniać tylko kotły na lepsze jakościowo, ale nadal węglowe, tylko żeby podłączać do sieci ciepłowniczej, do źródeł gazowych, ale to nie likwiduje problemu, o którym pan mówi. To znaczy, że zwykle po zmianie źródła ciepła na czystsze, bardziej ekologiczne, następuje też wzrost ceny. I wiemy o tym, te sygnały też do nas dotarły i dlatego równolegle z programem wymiany pieców sformułowaliśmy program, który nazywamy Bielskim Programem Osłonowym. Na wzór tego, co robią w Krakowie czy we Wrocławiu, jesteśmy w stanie z budżetu zaproponować wsparcie dla tych osób, które decydują się na zmianę źródła ogrzewania, tak żeby przez ten pierwszy okres wspierać ich i po prostu dofinansować wydatki na ogrzewanie. No i rzeczywiście te nowoczesne nowej generacji piece pochłaniają mniej tego paliwa. Mniej, jeszcze jak do tego, jak się podejdzie do tego rozsądnie, tak i połączy to z termomodernizacją, to może się okazać, że w pewnej perspektywie jest to tańsze, ale przewidujemy również ten bielski program osłonowy. Wyliczyliśmy, że kwota 15 milionów złotych na 5 lat oznaczałaby możliwość no, praktycznie ograniczenia niskiej emisji tej lokalnej, no bo mamy też napływającą z zewnątrz o 70%. 15 milionów przez 5 lat, przypominam, że budżet Bielska-Białej wynosi rocznie około 1,2 miliard, 300 milionów. Takim oczkiem w głowy wszystkich kandydatów podczas poprzedniej debaty w NOT-cie na plan pierwszy wysuwały się problemy Lipnika, czyli wysypisko i ewentualnie mająca powstać kruszarnia. Z jednej strony oczywiście jestem również lipniczaninem, więc jest to mój żywotny interes, tak powiem. Natomiast z drugiej strony no jest przedsiębiorca po drugiej stronie, który zainwestował, który otrzymał zgodę na budowę kruszarni. Czy rzeczywiście ona będzie aż tak, gdyby powstała, byłaby aż tak bardzo uciążliwa dla mieszkańców? No wszystko wskazuje, że niestety tak. Zgody tam jeszcze nie ma. Tak, ustalmy, tam jest, to wszystko jest cały czas jeszcze w procesie inwestycyjnym i to nie jest zakończone. W tej chwili urząd zawiesił postępowanie do 24 października. Są poważne zarzuty wobec decyzji środowiskowej, która tam została wydana. Sprawę też bada prokuratura, także to się wszystko jeszcze toczy i nie wiadomo, jaka będzie ostateczna decyzja. Ale ja na to patrzę tak. Lipnik jest dzielnicą, w której jest już dawniej wysypisko, teraz zakład gospodarki odpadami, zakład utylizacji odpadów, który powoduje olbrzymie uciążliwości dla dzielnicy. Myślę, że nie jest dobrym pomysłem dopychanie tam jeszcze kolejnych uciążliwych rzeczy, zważywszy również na inne walory Lipnika, takie rekreacyjno, może turystyczne, może mniej, ale takie rekreacyjno i rekreacyjne. I ze względu na przeznaczenie tych terenów w studium zagospodarowania przestrzennego miasta, w studium przestrzennym miasta, uważam, że jeżeli mówimy o działalności gospodarczej
w tym rejonie, to to powinna być przykładowa strefa przemysłu, ale ekologicznego, czystego, a nie dokładanie do tej uciążliwości związanej z wysypiskiem kolejnej uciążliwości związanej z kruszarnią. Tym bardziej, że no, wygląda na to, że ta kruszarnia była w pewnym sensie chyba powiązana, tak to wygląda, z przebudową ulicy Krakowskiej. Za chwilę się to skończy, tak? I to może miało jakiś sens, żeby blisko była ta kruszarnia blisko tej inwestycji, ale za chwilę się to skończy, natomiast kruszarnia pozostanie i będzie stanowić uciążliwość, więc ja jestem tutaj zdecydowanym przeciwnikiem lokowania tej inwestycji w tym miejscu i jeżeli po wyborach będę miał na to wpływ, to ta kruszarnia tam nie powstanie. Co jeszcze dla przedsiębiorców? Szczerze mówiąc, jako Bielszczanina troszeczkę mnie boli, jak przechodzę sobie przez centrum, ulicę 11 listopada, widzę puste lokale, ta ulica kiedyś żyła. Wchodzi pan na Plac Chorobrego i widzi pan reprezentacyjny budynek banku, kiedyś komunalnego, z napisem do wynajęcia. No więc właśnie, no właśnie. Tutaj czy jako przyszły prezydent rozważałby pan możliwość zagospodarowania tych lokali poprzez obniżenie bardzo wysokich czynszów? Oczywiście, że tak. To znaczy, no, nie wchodząc w szczegóły, polityka czynszowa nie jest dobra, jeżeli lokale stoją puste i musi nastąpić zmiana. Myślę, że trzeba się niestety pożegnać z takimi marzeniami, że ta ulica wróci do dawnej świetności w takiej formie jak kiedyś, że tam wrócą najlepsze sklepy, że tam będzie tętniło życie takie handlowe. No, decyzja o lokalizacji centrum handlowego Sfera spowodowała, że rzeczywiste centrum miasta przeniosło się trochę dalej, tak, za rzekę. No i trzeba, no przecież tego w tej chwili nie zmienimy. Można to oceniać różnie, można o tym dyskutować, jakie zostały błędy planistyczne popełnione, ale to jest i ta ulica 11 listopada musi pełnić nieco inną funkcję, jeśli ma żyć. Jak sądzę, pomysłem na to jest właśnie większa aktywność samorządu, jest inna polityka czynszowa, ale również taki pomysł, który pojawił się kilka miesięcy temu, aby na ulicy 11 listopada część tych pustostanów wykorzystać jako swoiste inkubatory, startupy działalności kulturalnej, żeby wprowadzić tam ludzi, którzy mają pomysły, kreatywność, młodych artystów, którzy kończą studia, którzy nie mają swoich jeszcze pracowni, umożliwić im start właśnie tam, żeby ta ulica zaczęła może nieco innym życiem niż kiedyś, ale żyć. Czasem drobne rzeczy wystarczą, czy są potrzebne, żeby ożywić ulicę. Panie, z którymi się spotkałem, powiedziały, że na ulicy 11 listopada powinna powstać tak zwana szpilkostrada, czyli pas, po którym kobiety w butach na obcasie mogą chodzić swobodnie, bo w tej chwili nie mogą. Nigdy by mi to nie przyszło do głowy, podejrzewam panu też, ale okazuje się, że dla sporej grupy kobiet i to tych, które mogą stanowić klientki, tak, które mogą stanowić tą grupę docelową, dla której ta ulica będzie uruchomiona, no to jest jakiś problem. Czasem prosta rzecz może ułatwić dostęp, ale na ulicy 11 listopada potrzebny jest nowy pomysł. Myślę, że nie ma co już marzyć o tym, że tam wrócą te lata świetności, ale myślę, że możemy doprowadzić do takiej sytuacji, jaką udało się zrobić na Starym Rynku w Bielsku, który też przecież umierał, prawda? A po kilku latach, przynajmniej okresowo, ale tętni życiem i 11 listopada przy mądrej polityce samorządu też może do takiego stanu wrócić. Hasło: miasto potrzebuje mądrej zmiany, lecz nie rewolucji. Wiemy, że jako prezydent jest pan pewnym wykonawcą decyzji Rady Miejskiej. Czyli żeby rządzić skutecznie w Bielsku i wprowadzać mądrą zmianę, trzeba mieć w Radzie odpowiednią ilość radnych. Tak jest. Czy państwa ugrupowanie, pana ugrupowanie dysponuje takimi radnymi, którzy są również mocno zaangażowani w rozwój miasta? Znaczy, ja mam w ogóle świetnych ludzi. Uważam, że mogę to powiedzieć, nawet niekoniecznie musicie głosować na mnie, ale na radnych z Komitetu Okrzesi i Niezależni BB proszę głosować, bo tam są znakomici ludzie.
To są w większości absolutni debiutanci w polityce lokalnej, startujący pierwszy raz w wyborach, ale ludzie, którzy mają już świetne doświadczenia w stowarzyszeniach, fundacjach, w radach osiedli, jest duża grupa działaczy rad osiedlowych. Generalnie ludzie, którzy mają przetarcie społeczne, którzy od lat działają społecznie, a w tej chwili uznali, że nastąpił czas, żeby zrobić ten kolejny krok, żeby wejść do lokalnej polityki. Więc jestem przekonany, że radni, którzy od nas będą w Radzie, to będzie bardzo aktywna grupa, ale nie mam złudzeń, że to będzie grupa większościowa, wracając do pańskiego pytania. To znaczy, jestem przekonany, że po tych wyborach nikt w Radzie, żadne ugrupowanie, nie będzie miało samodzielnie większości. I każdy będzie musiał być zdolny do kompromisu i do dogadywania się z innymi, do zawierania umów i porozumień. I sądzę, że to dobrze, dla samorządu to dobrze. Najgorsza rzecz, jaka by się nam mogła zdarzyć, to żeby te obyczaje z Warszawy, z Sejmu przenieść do Rady Miejskiej. Trochę teraz byliśmy świadkami takiej sytuacji przez ostatnie lata, kiedy cokolwiek by nie zaproponowali radni z PiS-u, to zawsze było odrzucane, prawda? I cokolwiek by nie zaprezentowali, czy wymyślili radni z Platformy, to radni PiS byli przeciwko. Wejście mocnej grupy niezależnych do Rady oznaczałoby, że ta wojna partyjna z Sejmu nie przeniesie się do Rady, bo trzeba będzie się dogadywać i będzie grupa, bo mówimy to otwarcie, że my jesteśmy grupą, która dla dobrej sprawy będzie mogła współpracować zarówno z Platformą, jak i z PiS-em. Nie mamy żadnych problemów. Chcielibyśmy tylko, żeby partie się nie szarogiąsiły i nie dominowały w samorządzie, bo samorząd powinien być dla obywateli, nie dla partii politycznych. Czyli nie koalicja, a rozsądek i nie partia, a raczej ludzie. W obu tych partiach dużych są ludzie, z którymi da się rozmawiać i tacy, z którymi jest kłopot się porozumieć, ale sądzę, że spokojnie da się w Bielskiej Radzie Miejskiej sformować większość. I jak powtarzam, każdy z tych głównych kandydatów do zwycięstwa w wyborach prezydenckich i każdy z tych głównych komitetów będzie w tej samej sytuacji, to znaczy będzie się musiał dogadać z innymi. Nasza przewaga polega na tym, że my się możemy dogadać, mamy zdolność koalicyjną. Trudno sobie wyobrazić, żeby PiS z Platformą wspólnie rządzili. Raczej będą się kłócić. I wtedy my będziemy tym lekiem na całe zło. Czego oczywiście wszystkim Bielszczanom również życzymy dla własnego dobra. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu.